40 tygodniu ciąży, czyli najczęściej w dniu terminu porodu, zaleca się obszerne badanie USG i KTG. Są to badania mające na celu ocenić dobrostan dziecka. Badanie KTG ma na celu określenie prawidłowości czynności pracy serca dziecka wraz ze skorelowaną czynnością skurczową mięśnia macicy. Badanie USG wykonywane w tym czasie ma również ocenić dobrostan płodu oraz budowę i funkcję łożyska, a także ilość płynu owodniowego. Przy prawidłowym wyniku KTG i USG kolejne badania zwykle zalecane są w odstępach 7-dniowych wraz z ewentualnym zaleceniem przyjęcia na patologię ciąży w przypadku, gdyby poród samoistnie nie zaczął się w przeciągu 10-11 dni po terminie.